Widzowie, mówiłem wam, że dzisiaj zajmiemy się na becie 0.68, niepublicznej becie, kręceniem kołami, tylko że one zostały mi zabrane. Z tego powodu, że teraz będzie open beta, czyli beta dla każdego. Natomiast, żeby nie było, została u mnie mapka, a skiny, jak sami widzicie, zostały przyznane do mojego konta. I dzisiaj tą mapę będę chciał przetestować, dlatego że ona się bardzo zmienia i powiecie, że już grałem na niej, ale za każdym jednym razem są inne schematy. Ale oglądajcie to w całości, bo to nie jest jedyne, co będziemy robić w tym odcinku. Drogi widzu, nie mów mi, że nie jesteś Sigmą, wy Stumble Guys. Wchodź na koniec sklepu i wpisuj tutaj kodzik ABRA, ABRA, to są tylko 4 litery. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga, więc z góry każdemu dziękuję, kto używa sigmowego kodu ABRA. Okej, zostałem poproszony, żeby jeszcze raz zagrać w tą nową mapę Stumbles and Dragonysy. A to dlatego, że za każdym razem, kiedy przechodziłem właśnie tą mapę, to raz były takie przeszkody, raz były takie przeszkody, raz był jakiś smok, raz go nie było. Czyli trochę tak, jakby ta mapa zmieniała się, jak Blokdash, że za każdym razem masz inne sekwencje. Zagrałem w nią już kilka razy w swoim życiu i teraz chciałbym, słuchajcie, dojść do momentu, gdzie na sam koniec był taki jakby zepsuty Laser Tracer. Jeżeli oglądacie moje filmy, no to wiecie, słuchajcie, jak to wyglądało, bo to raz pokazałem, tylko raz udało mi się, słuchajcie, w ogóle tam dojść. Natomiast popatrzcie też na to, że za każdym razem, jak gra się w tą mapkę, to raz są takie rzeczy, że przenikasz jakby, no nie? A tutaj popatrzcie, nie wiem, czy to zaraz, no będę mógł to zaraz pokazać, że mamy ten wyższy podskok i go na przykład wczoraj, jak grałem, nie było. Ciekawe, prawda? Naprawdę, słuchajcie, to jest ciekawe, że robisz sobie tak i ten podskok uważam, że jest dużo lepszy niż na przykład tamto przenikanie, no nie? Wiecie, które przenikanie, jeżeli właśnie oglądaliście wczoraj odcinek. Dobra, tak czy inaczej, oglądaj to w całości, nigdy do połowy. Ja spróbuję teraz, słuchajcie, właśnie to normalnie tak przejść i spróbuję właśnie kompletnie nie fejlować, bo wiadomo, że te bociki zaraz będą, słuchajcie, odpadać, a my jednak chcielibyśmy zejść jak najdalej, prawda? Zgadza się, widzowie? Zgadza się. 11 botów już odpadło, ja na razie nie mam żadnego fejla, więc jest super. O, dobra, na przykład w tym miejscu, nie wiem, może zraz byłem na tych schodkach, no nie? Serio, o, no i tutaj zważywiłem, bo tutaj właśnie potrzebuję, słuchajcie, podskoku. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. Okej, oczywiście uciekamy przed tymi gościami, ale popatrzcie, zostało tylko 3 już tutaj wariacików. Więc, co ja mogę zrobić? Tutaj są spadające, słuchajcie, jakieś kurde pięści. Ja nie mogę tego przejść i widzicie, to jest na przykład nowy element. Tego wcześniej kompletnie nie było. Kompletnie, słuchajcie, tego nie było. To w ogóle się nadaje na jakąś mapkę eliminacyjną, taką, żeby same na przykład cała taka mapa po prostu była, tylko taka. I dopóki tutaj ktoś nie podejdzie, no właśnie, to ja nie mogę przejść dalej. Więc tym bardziej nie mogę się doczekać, aż zagram tutaj z graczami. Natomiast dzisiaj chciałbym, słuchajcie, także wejść do warsztatu Stumble. I oczywiście, odcinek z waszych mapek będzie. Być może nawet jutro. Ale pisaliście mi, że to jest kilka mapek, które naprawdę warto sprawdzić. To są mapki wyróżnione, w które grało tysiące osób i raczej są dobre. Dlatego nie wychodźcie z tego filmu. Natomiast jeżeli sami macie mapy dla mnie, to piszcie kody, a ja w nie zagram. Dobra, pokażę, jak to wygląda. Spinosaur, co to jest? To jest jakiś przeolbrzymi, wielki dinozaur. Tak wielki, że aż możemy sobie, słuchajcie, tutaj dostać dostęp. Popatrzcie, w tak... O kurde. W takie miejsce, żeby to nas wybiło, żebyśmy mogli sobie... O, wow, to wszystko obejrzeć. Ja nie wiem, czy w ogóle ta mapa jest do przejścia, żeby nie było. Sami widzicie, że ona jest absurdalnie kozacka. Dobra, słuchajcie, wyskoczmy sobie tutaj jeszcze raz, bo to naprawdę... To robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie. Jestem ciekaw, czy serio, czy naprawdę uda nam się to przejść, bo chyba nie. Ale oczywiście się postaramy, więc słuchajcie, zacznijmy. Te kroczki, takie właśnie platformy ja osobiście lubię. One się zawsze mi dobrze kojarzyły, natomiast, no niestety, one mają też to do siebie, no właśnie, że tutaj potem się możesz trochę ślizgać. I to trzeba będzie, słuchajcie, tu się w ogóle da wskoczyć? Okej, już widzę, że mamy mały problem, widzowie. Już widzę, że z tą mapeczką niekoniecznie możemy się polubić. Ja nie wiem, słuchajcie, co ja mogę tutaj zrobić. Oho, dobra, w ten sposób, ale widzicie, że ta mapka ma triggerować, słuchajcie, ona ma denerwować. I naprawdę zapowiada się, że nie będzie tutaj mi... Wow! Dobra, jestem tutaj, słuchajcie, znowu, jestem. Teraz pał i... Nie, nie, nie wkurzajcie mnie nawet, no bo ja znowu jestem tu na samym początku. Dobra, no znowu to spróbuję zrobić, ale to się bardzo źle skończy. Dobra, pał, pał. Nie da się tam wejść. Dobra, dobra, a może jakoś inaczej, słuchajcie, bo ja obijam głowę.
Nie, serio. Dobra, co ja mogę zrobić, żeby nie dotknąć, słuchajcie, tą głową? Kurde, no. Wyskoczę tutaj. Okej, w ten sposób. Teraz, słuchajcie, spróbujemy sobie wyskoczyć tutaj. Pał, pał. Okej, dobra. Dobra. Teraz muszę to przewidzieć, słuchajcie. Muszę to przemyśleć, bo te będą z kolei znikały, prawda? Dobra, okej. O mygy. Dobra, przynajmniej tyle dobrego, że mamy tutaj, słuchajcie, checkpoint, ale still, ja nie wiem, czy to w ogóle, słuchajcie, jest tak, o, do przejścia, taka na ezie. Dobra, okej, spoko. Tutaj się w miarę udało, ale ja teraz tak, muszę zrobić coś takiego. Dobrze, teraz tędy. Teraz rozumiem, że jednak tutaj prawdopodobnie. Dobrze. I co? Pewnie mam na to wskoczyć. Mam pewnie na to właśnie wskoczyć, teraz na to. Okej, sam motyw nie jest jakiś super trudny, na zasadzie, że one, słuchajcie, do ogarnięcia. Dobra, okej, spoko. Spoko. Teraz poszlibyśmy sobie tutaj. Pytanie, czy tu jest jakiś checkpoint? Mam tylko taką nadzieję. Dobra, tutaj sobie podskoczymy. Okej, tutaj tak. Co tu się właśnie stało? Dobra, to było akurat mega pokręcone. Dobra, tutaj tak. O. Pół, dobra, tutaj sobie na tym staniemy, okej. I teraz chciałbym się, słuchajcie, mocno zastanowić, gdzie mogę dalej polecieć. Bo to mi wygląda, jakbym miał lecieć w górę, tylko czy tu da się totalnie w górę? Chyba tak, da się, ej, pokręcona mapka totalnie, ale... Jestem oazą spokoju, gdyby ktoś pytał. Ej, co ja teraz zrobiłem źle, słuchajcie? Nie zrobiłem kompletnie nic źle, ale oczywiście i tak dostałem karę, nie? Masakra, słuchajcie, masakra jest z tymi mapkami. Ja cię kręcę, ale to mnie wkurza. Dobra, dawaj tutaj sobie pójdziemy. I teraz tak, słuchajcie, można spróbować ewentualnie zrobić tak. Aha, to się nawet nie przesuwa. No dobra, a gdyby zrobić tak. Okej, teraz bardzo powoli, ale jednak leci w górę. Tutaj, aha. O Jezus. Dobra. Dawaj. O, dobra. Ej, to jest... No, to jest, słuchajcie, trudna mapka. To jest trudna mapka. Ale dobra, jeszcze żyjemy, słuchajcie, jeszcze żyjemy. I nawet mamy się... Dobrze! Nie! Było tak dobrze, ja cię kręcę! Wy chyba lubicie odcinki, jak ja się tak wkurzam, co? Ja wiem, że wy to lubicie, ale ja, słuchajcie, nie bardzo. No nie bardzo, bo mnie to strasznie triggeruje. Dobra, okej, znaczy nie bardzo. No wiadomo, że ja się dobrze bawię, widzowie. Przecież wszyscy wiedzą, że się super dobrze bawię. Nie, no nie! Żyję. Dobra, wariacie. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam, no naprawdę. Czy może ktoś, słuchajcie, mnie uszczypnąć, bo ja nie wiem, czy to, słuchajcie, jakiś zły koszmar, czy co tu się dzieje, ale jest grubo, słuchajcie, jest grubo, jest naprawdę wkurzająco. Dobra, okej, dobrze. Powiedz, że tu jest checkpoint, proszę, powiedz, że tu jest checkpoint, bo jak nie, to będzie, słuchajcie, trochę gorzej, ale dobra, okej. Teraz tak, mogę stanąć na tym, ja wiem, jak to mniej więcej działa, że tutaj... Okej. Dobra, jak ja mogę, słuchajcie, to przy... No właśnie, bo ja wiem, że po tym nie można za bardzo chodzić, ale po barierce samej... No ale to kurde, co ja mam tutaj zrobić? Nie, tak szczerze? Ty, ej, kompletnie nie wiem, co mam tutaj zrobić. No bo ja mogę sobie po tym chodzić, o, w ten... Dalej jestem oazą spokoju, natomiast oczywiście odpadłem. Natomiast przyznam... No mapka jest 10 na 10, tylko po prostu jest wkurzająca. No dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz, bo popatrzcie, ja na tej mapie grałem kilka razy, a to co było chwilę temu, ta giereczka jakby, że wiecie, ta pięść tak leciała w dół, pierwszy raz ją widziałem na oczy. Dodatkowo popatrzcie, tu jest inna moc. Ja nawet, słuchajcie, kompletnie nie wiem, słuchajcie, co ona robi. Popatrzcie, że tutaj też także zmieniło się coś takiego i co... Co to robi? Czy to ma, słuchajcie, rozwalać tych kolesi? Wydawać by się mogło, że tak. Ej, naprawdę, z tej mapki można by nagrać 3000 odcinków, żeby przetestować, co tu się dzieje. Patrzcie, pow! Okej, jestem w stanie faktycznie ich tutaj wywalić. Natomiast, czy nie najlepszym jakby... dodatkiem, no bo można to trochę tak nazwać jak dodatek, co nie? Nie będzie to podskakiwanie, słuchajcie, wyższe. Patrzcie, tego schematu też nie było wcześniej. Nie grałem tego, słuchajcie, tak. Nie grałem, serio. Boo! Ale dostał tutaj gonga gość, no nie? Ej, niesamowite, że jak ta mapka jest rozbudowana. Za każdym razem, słuchajcie, jesteśmy na kompletnie jakichś innych miejscach. Tu jest ten smok na przykład, słuchajcie. I czy ja mogę ci jakoś tak walnąć? No nie mogę. I też dodatkowo nie będę mógł tego przejść, słuchajcie, dopóki tutaj nie przyjdą jakieś boty. Ale akurat boty to mogą zaraz przyjść, powiem szczerze. Bo to jest jeszcze w miarę wczesny etap, słuchajcie, gry. Dobra, pół, tu sobie przeskakujemy nad tym. I widzicie, to jest totalnie giereczka, słuchajcie, której wcześniej nie było. Naprawdę. I ja na początku, no,
przyznam, zresztą to było widać po mnie, że byłem taki dość sceptycznie nastawiony, że serio taki klimat giereczek, kurde, nie wiem, jakichś średniowiecznych w Stumble Guys, przecież to w ogóle się nie klei, ale teraz... Nie będę ukrywał, no naprawdę to mi się mega podoba, słuchajcie, strasznie dobre są te gierki. Naprawdę, to jest fajnie rozbudowane, fajnie zrobione, słuchajcie, jakoś tak z głową, z jajem. Tu się bardzo dużo dzieje, no moim zdaniem same plusy. Naprawdę, słuchajcie, jakby nie mówię tego bez, jakby tak dla beki, nie, naprawdę, super jest ta mapa. Przy każdej kolejnej grze odkrywamy kolejne nowe rzeczy. No dobra, mamy kolejną łapeczkę ALK Mommy Long Legs. Słuchajcie, mamy tutaj faktycznie Mommy Long Legs. Możemy sobie tutaj popatrzeć na tą mapeczkę. No, nie wygląda ona aż tak kozacko jak ta dinozaurowa, ale nie ukrywajmy, jest dopieszczona, co? No, wygląda, słuchajcie, super. Ja tak sobie jeszcze skaczę, tylko żeby popatrzeć, jak to wygląda, bo tak, tu jest ten wałek, słuchajcie, który będzie nas wkurzać. Potem musimy polecieć. Właśnie, ja nie wiem, czy my mamy lecieć na sam dół, ale gość inaczej by tego, słuchajcie, nie tworzył, gdybyśmy mieli nie polecieć na dół. Raczej to będzie przestawianie bloków od samego dołu do samej góry, czyli coś, czego ja osobiście nie cierpię. Kompletnie tego nie lubię w Stumble Guys, no ale wiadomo, że żeby było śmiesznie, to aberka i tak musi się wkurzać, i tak musi się wkurzać. Jakby, wiecie, wiecie, jak to jest z Abera Lele, prawda? Okej. Czy ja miałem tutaj doprowadzić do tego, czy jednak nie? Bo ja nie wiem, czy ja mam zejść, słuchajcie, na sam dół. Nie mam kompletnie pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, słuchajcie. Nie, naprawdę chciałbym wiedzieć. Dobra, wskoczę sobie tutaj. Okej. To chyba celowo miało mnie zrzucić, prawda? Coś mi się tak wydaje, słuchajcie, że miałem tutaj wylądować. Dobra, mamy trampoliniarza i ten trampoliniarz sprawia, że możemy sobie właśnie tutaj wejść. Teraz sobie przeskoczyć, słuchajcie, tutaj, czyli trochę jakby wrócić do miejsca, w którym byliśmy. My. Ej, dobra, to mam mnie, słuchajcie, triggerować, czy mi się tylko wydaje? Bo naprawdę jestem trochę już striggerowany. Dobra, a jakbym zrobił sobie, słuchajcie, tutaj i bym sobie tutaj, słuchajcie, przeskoczył? Patrzcie na... Co? Czemu ja tam nie doskoczyłem? Bo pomyślałem o tym grzybku, słuchajcie. Dawajcie, pomyślałem o tym grzybku, więc niech ta, słuchajcie, winda sobie tutaj zeskoczy. Dobra, teraz sobie nią pojedziemy w górę. I teraz zobaczmy, słuchajcie, gdzie możemy sobie tą windą przejść. Możemy sobie przejść na przykład, słuchajcie, tutaj. Tutaj jest mikrotrampolinka. Okej, i ona da nas, słuchajcie, na grzybka, tak? Dobra, jesteśmy na tym grzybku. Teraz sobie wskoczymy tutaj, dobrze. I teraz, słuchajcie, przeanalizujmy skąd. No bo tu jest trampolina, która, słuchajcie, trochę wygląda, jakbym miał z niej skorzystać. Aha, to jest ta trampolina z samego początku, więc miałem z niej w ogóle nie korzystać. No dobra, to co mogę w takim razie teraz zrobić? Ej, wie ktoś? Bo ja kompletnie nie wiem. Nie chcę też spać, słuchajcie, stąd. To wygląda, słuchajcie, jakbym miał na tym stanąć, ale to jest czerwone. Nie. Aaa, jednak, dobra. Mamy metę w takim razie, słuchajcie, mamy metę. No to powiem tak. Szczerze? Za samą budowę tej mapeczki dałbym, myślę, tą dyszkę, bo naprawdę ktoś się napracował, ale za samą rozgrywkę to dużo mniej, bo dziwne to było, to mało było grania. Dobra, to wygląda... Nie no, to wygląda mega zjawiskowo, jakby totalnie, to wygląda nieprawdopodobnie. O wow, dobra, no to zobaczmy, słuchajcie, tą mapeczkę, o co w niej tutaj chodzi, bo tak, tam jest to oczywiście start, więc tutaj za dużo nie zrobimy. Tu, słuchajcie, jest dziura, do której potencjalnie moglibyśmy wpaść, tylko nie wiem... Czy, słuchajcie, jest w ogóle sens tam wpadać? Więc może na razie spróbujmy to, słuchajcie, przejść w ten sposób. Wiadomo, to będzie nas oczywiście tutaj przepychać i przeszkadzać. Aha, miałem tam chyba wejść, bo to, słuchajcie... Czy to jakieś... Gdzie ja jestem w ogóle? Ej, dobra, kompletnie nie wiem, o co chodzi w tej mapie. Kompletnie, słuchajcie, nie wiem, o co w niej chodzi. No ale dobra, zaraz, słuchajcie, sprawdzimy. Bo ja tak... Ty, ja za każdym razem jestem w ogóle gdzieś indziej. Ej, o co chodzi w tej mapie? Dobra, bo nie rozumiem, słuchajcie, chyba. Chyba ja nie miałem się w ogóle tu respić, wiecie? Dobra, może i ta mapa wygląda, słuchajcie, bardzo ładnie, ale ona kompletnie nie ma żadnego sensu, nie? Kompletnie. Kompletnie, dobra. Słuchajcie, spróbujemy zrobić jeden mały myczek. Zaraz podejdzie tutaj ta platforma. Dobra, dobra, teraz zrobimy tak. I teraz, słuchajcie, właśnie spróbujemy z jednej przeskoczyć na drugą. Tylko żeby one się, słuchajcie, dotknęły, bo ja nie wiem, czy to w ogóle, słuchajcie, jest realne, żeby spotkać się w tym punkcie, ale chyba tak. Ej, dobra, szczerze? Ta map... Ej, to jest w ogóle największy skam roku, ta mapka, bo... Ona mi się podobała wizualnie 15 na 10. A za rozgrywkę dałbym 0 chyba. Ej, nie żartuję. Dałbym, słuchajcie, chyba 0. Katastrofa. Ej, tragicznie się, słuchajcie, w nią gra. Tragicznie. No dobra, zobaczymy, słuchajcie, czy ja w ogóle... Gdzie ja mam pójść? No tu nie. Tutaj na dół jakoś? To mnie teraz przejęło?
Ej, dobra, rozumie ktoś cokolwiek z tego, bo ja w ogóle. Ja naprawdę w ogóle. Dobra, spróbuję pójść tam, bo tam wygląda, jakby coś miało się dziać, ale tu na dole. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, najdziwniejsza mapka, w jaką grałem chyba, słuchajcie. Dobra, XD. Dobra, XD. Poczekam, słuchajcie, aż wiecie co? Mam bardzo dobry pomysł. Mam bardzo dobry pomysł. Zrobię, słuchajcie, tak i teraz bym Ej, tutaj też się spalam. Patrzcie. Zrobię tak. Teraz... Wie ktoś, o co chodzi? Nie, serio, wie ktoś, o co chodzi, bo ja nie. Dobra, poczekam, aż, słuchajcie, ona teraz będzie wracać i teraz na nią wskoczymy. Znaczy, spróbujemy. Dobra. Dobra, 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 patrzcie, pa, 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 pa. Dobra, zrobimy, słuchajcie, tak i teraz, słuchajcie, spróbujemy sobie przejść tutaj. Dobra, i tu jest jakieś zejście w dół, prawda? Nie, nie wiem, nie wiem, gdzie jestem, słuchajcie, nie, to jest najgorsza gra, najgorsza mapa, w jaką grałem w swoim życiu. Serio. Znaczy, powiecie, że właśnie, ej, Abra, fajna, dużo się dzieje. Nie, to tylko wkurza, słuchajcie, to tylko wkurza. Ja cię kręcę, koleś stworzył tak piękną mapę, naprawdę, zjawiskowo ładną mapę i tego się po prostu nie da grać. Ha, nice, co? Najsuwa, najsuwa, dobra, słuchajcie, wskoczmy tutaj, okej, okay, i się zastanowimy, bo ja muszę polecieć, dobra, wokół, potem po tym sterowcu. Dobra, dalej nie rozumiem, o co chodzi, ale lećmy, słuchajcie. Lećmy, no tutaj to już wiem, że to jest w ogóle jakiś, nie wiem, Matrix. Tutaj miałem chyba wpaść na sam początku, no nie? Ale dobra, lećmy, 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 lećmy. Może zaraz, słuchajcie, się odwróci ta mapka. Na zasadzie, że zaraz powiem, że o kurde, ale ona jest epicka, no nie? Bo tutaj to już wygląda, no... To wygląda dobrze, to tutaj wygląda mega OP. Dobra, i teraz zobaczmy, czy ja w ogóle, słuchajcie, no powinienem mieć emotkę piłki, słuchajcie. Gdybym miał emotkę piłki, to bym się czuł w ogóle w takich sytuacjach trochę bezpieczniej. Ale dobra, liczę na to, że tu jest jednak checkpoint, co? No oby, 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 oby. Mamy tutaj trampoliniarza Jana, więc słuchajcie, z nim powinno, słuchajcie, tutaj być całkiem fajnie. Więc teraz tak, ja muszę tutaj na samym, słuchajcie, na samym rogu. Dobra, 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 lecę i pum! Okej, okay, ledwo, ale mamy to. Pytanie, którą stroną, słuchajcie? On trochę się boję tą stroną. Nie wiem, czy tą nie lepiej. Nie, chyba nie. Dobra, idziemy jednak tędy. Zaraz w ogóle czas nam się skończy i już w ogóle wtedy będzie pataka. No ale dobra, lećmy, lećmy sobie tutaj do góry. Okej, okay, tędy raczej przejść nie możemy. Dobra, tutaj sobie... I gdzie dalej? Czekajcie, polecimy sobie tutaj. To oczywiście zaraz zniknie, więc ja sobie tutaj przeskoczę. Dobra, tutaj... Ej, teraz... Teraz, no właśnie, trochę dzieje się to, o czym mówiłem. Teraz ta mapeczka zaczyna mi się coraz bardziej podobać, powiem wam szczerze, wiecie? Naprawdę, coraz więcej ciekawych rzeczy tu się zaczyna dziać. Fajne, fajne. Dobra, zrobimy tak, tutaj sobie wskoczymy. Tutaj mamy, słuchajcie, schodki Mr. Beastowe. Okej, okay, rozumiem, że... Aha, po prostu tutaj trzeba tak pojedynczo wskakiwać, bo biec to tak nie za bardzo się tutaj da. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, zrobiłbym od razu trampolinkę. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. O, dobra, ty! Fajna mapka. Ha, trochę cofam to, co mówiłem. Ej, to mi wygląda jak, kurde, pójście na sam początek. Trochę się tego boję, no nie? Takie cofnięcie się, no ale dobra, zaryzykujmy, słuchajcie, no. Okej, okay, chyba jednak nie, a bałem się mocno, że to właśnie będzie nas cofało. Ale jest git, słuchajcie. Chyba nam się powoli kończy czas, a mapka jest na tyle fajna, że ja bym bardzo chciał, słuchajcie, ją skończyć. I nie bardzo wiem, słuchajcie, co mogę tu zrobić. Oj, czy ja jestem w stanie, słuchajcie, w ogóle tam doskoczyć? Jestem. Dobra, oj, tutaj się bałem, tutaj się bałem. A tutaj co? O kurde. No nie gadaj, że ja muszę wejść na to, bo ja się tutaj za... Nie, 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 stań na nogach, stań na nogach. Dobra. O kurde. O kurde. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Pał. Pał. Dobra. Nice. Nice. Mamy metę. Mamy metę. Jestem oazą spokoju! Ja miałem metę za 2,5 sekundy!